Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nim. Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Cyberpunk 2077. W poprzednim tygodniu nie było odcinka, bo się nie wyrobiłem czasowo. Zobaczymy, co dzisiaj się uda zrobić. A, dobra, skręcić. I teraz w prawo. A, też ja jadę jak... No dobra, mamy 150 metrów, więc się powinienem dowiedzieć, o co biega. Kentucky. Mam klienta, który potrzebuje wsparcia w korporacyjnych gierkach. Chcę wejść w posiadanie materiałów kompromitujących swojego konkurenta, Matthewsa Stone'a. Co ty na to? Szczegóły w załączniku. My tu mamy typ kontraktu kradzież, cel, dokumenty obciążające Matthewsa Stowe, lokalizacja, fabryka Kentucky na... Okej, okay, dobra. Aha. Tryb asysty. Tryb asysty. Fajnie, mi się to podoba. A tu w ogóle są roboty jakieś. A to co to jest? Kamera. Wyłącz. Aha, bo już zniszczone zostało. Spróbujmy się jakoś inaczej tam dostać. Wydaje mi się, że tutaj chyba jest możliwość. Co? A, walka. Fajnie. Się nie dostanę. Wow,
jeszcze do tego spierdzieliłem się. No dobra, skoro już o mnie wiedzą, to idziemy od frontu. Do przodu, nie zwalniać! A? Coś jest? Jest tu ktoś. A? Silnie wytrzymali są owce. Dobra, co tu jeszcze dalej jest? Dobra, na końcu się nimi zajmiemy. Idę do środka. Że tutaj będę miał jakiś dostęp. A tak teraz. No to tego akurat nie mam. Dobrze. Tam na górę. Będzie ciemno jest zawsze. Ma modyfikację. Są taki mocny. Tam jesteś. Wychyl się. A, nie macie. Aj, nie. Gdzie ja tu mam iść? Futer? Nie, nie użyj. Też wiadomości też mogę przeczytać. Okej, mam to, zbieraj się stamtąd. Spoko. Tak wszystkich wymorduję. Okej. Okay. Się bezpiecznie da zejść. Cennego.
ochroniarz. Darujemy mu życie. Przez broń i poddaj się. Załatwione popisowo. Stołów jest skończony, choć jeszcze o tym nie wie. Dzięki. Kontrakt zamknięty. Kaska jest twoja. No i super. Dobra, ja sobie dalej zadanie wyznaczam. Teraz gdzie my pojedziemy? Jesteśmy tu. Pojedziemy sobie... Co to jest kontrakt? Dobra, po kolei. Mamy tu coś, więc polecimy tu. Ile to jest? 1,7 km. Chcę już mi się tutaj ścinać tego materiału. W razie czego jakiś teleport będzie szybki. Jeżeli coś po trasie znajdę. Mam skręcić w lewo. Następnie skrzyżowań w prawą stronę. Mamy już tylko 1 km na dotarcie, więc to nie jest już daleko. Są jakieś zakazy same. Faktycznie już na miejscu. Gdzie to jest? Każe jechać. O. Dookoła, skoro ja mogę jechać tu. Ej, no! 0211 Westbrook. Proszę o potwierdzenie. 400 tysięcy miesięcznie. Stoję przy Silk Road West. 3 minuty i jestem. A jak znowu komuś zapchał się odpływ basenu, to rezygnuję. A od czego zaczynasz dzień? Możesz w mordę jeża. Serio? Nie mogę przez to jechać. Niestety. Nie ma policji, nie ma walki. Wrócę się do ostatnie piętro. Ale widzę Linka to mi tu nie pomoże. Niestety nie. Dobra, trendy tu mam się udać. Nie, trendy każe. Co to jest? El Capitan. Wi, czujesz to? Jak ładnie pachnie? To pieniądze, które dla ciebie czekają. Dobrze pracujesz, dlatego mam dla ciebie nowe kontrakty. Prawda, że miło? Tak, milutko. Czemu ja tutaj nie mogę wjechać? Co, dlatego, że policję mam? Dobra, to pobędziemy tu chwilkę. I oni powinni dać nam spokój.
Prawdopodobnie o to tu biega. Dobra, już poszukiwania będą oddalone. Dobra, idziemy. Tam się już narobili. O! Ładnie. Dopóki śmierć nas nie rozłączy. Okej. Strefa wroga. Pozostań niezauważony, opcjonalnie odnajdź biuro Beauty. Okej. Tam jest jedna osoba. Tu jest zamknięte. Ale zaraz, moment. Użyj zdolności. Kuźwa, takie zabezpieczenia. Wyłącz. To na górę mam iść. Ja pierdzielę, to jeszcze latający jest. Aj, to kolejny. Asysty. Okej. Ja mam iść tu. Może się uda to nawet po cichu zrobić. Ucieknij z budynku. Okej. Powinno się udać. Niewiarygodne. Się udało. Pytanie, czy to będzie tylko tyle? Dostarcz żazgę do skrytki. 40 metrów stamtąd. Okej. Dyskretnie i z klasą. Czego nie można powiedzieć o rozwodzie pana Gutierreza. Doskonała robota, Vi. Zamykam kontrakt. Te kontrakty, jak widzicie, są... Są po niektóre dość proste i króciutkie. A nie ma takiej zawiłej historii. Także cóż. Ja lecę dalej na kolejny. To jest to zgłoszenie przestępstwa. A ja mam... To jest co? Kontrakt. Bo 5 z 8. Czyli od niej póki co nic nie mam nowego. Tu jest. Okej, okay. Czyli Sebastian. Czyli tak, dobierzemy. I tu mamy teleport.
przy sobie, jest niedaleko, więc ja zmierzam do niego i działamy dalej. Trzeba to sprawdzić. Tak, zaraz sprawdzimy. Tu jest wysoki budynek. Dobra, tu się przeniosę. Poranek jest, się zbliża, 200 metrów, jesteśmy w parku bodajże, w centrum miasta. Muzyka taka, można powiedzieć, mroczna dla taktu. Jak stoimy z tematem? Po tym towarze mam wyostrzale zmysły dziwko! Złote? Okej. Aha, złote. Ulepsz się do platyny, dobrze radzę. Machaj, to jest wspinanie się na górę. Jest towar, który chcę zdobyć. Rdzenie skandowe. Rzadka rzecz, a trafiła w ręce ćpuna, który nawet nie wie, ile są warte. Nie godzi się dopuścić do takiego marnotrawstwa. Przeczytaj załącznik i bierz się do pracy. Odjebał! Dobra, przeczytajmy, co my tu mamy. Też kradzież. Cel, rdzenie skandowe. Megablok H9 przy tym. Szczegóły. W tym razem nie chodzi o fuchę od klienta. Zlecenie jest bezpośrednio ode mnie. Kojarzysz ten megablok Glen H1? Miliony ton kruszącego się betonu. Oplecione żarżącymi się kapłą matko. Dobra. Nie ma co tu czytać. Działać trzeba. Gdzie tu jest jakieś wejście? Tędy? O, Lender, jasne, ja naprawdę nic nie widzę. Dobrze, ja idę? Chyba dobrze. Dostań się do warsztatu El Kalla. To nie za bardzo. Ulala. Czy ja tu słyszę jakieś... A co to jest? El Gallomaton. A. To jest tu. Dobra, nie mam, że mam po cichu to robić, więc zrobimy rozpierduchy. On żyje czy nie żyje? Co mu się stało? Co on kuźwa jest? Robocop? Pierdziele. Dostań się na zewnątrz. Winda, winda. Okej. Ciekawe zadanie. Ale też krótkie niestety.
sobie w takich ciemnościach łazić. Coś tam jeszcze widzicie chyba. Zaraz, którędy to się idzie? Ja już idę po omacku. Teraz tu. Słowo daję. A, na górę mam iść. Zawieź rdzenie skandowe do skrytki fiksera. Jeszcze 5 metrów, moment. Tutaj jest, okej. Mam rdzenie i jestem zadowolony. A to się rzadko zdarza i rzadziej niż deszcz na piaskach egipskiej pustyni, po której błądził Mojżesz. Ale do rzeczy, zamykam kontrakt i robię przelew. Fajnie. Teraz dalej przychodzę na mapę. Co my tu mamy? Czyli jego mamy wszystkie zadania wykonane. Teraz tak. 3 na 11. Zobaczymy, może jego też wtedy wykonywał, ale tu bym musiał przede wszystkim coś wykonać. Mianowicie tak. Te zadanie. I to będzie 8, czyli będzie jeszcze jedno u niej. Gdzie to jest jakiś szybki teleport? Jeśli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go na próbę. A niezbyt szybko mu zaufaj. Mówi pismo. A ty, przeszedłeś wiele prób i nadal dobrze się... I nadal darzę cię zaufaniem. Zrobiłeś dla mnie wszystkie kontrakty, które mogłem ci zaoferować. Pomogłeś Heywood. Dlatego Heywood pomoże teraz tobie. W twoim schowku czeka na ciebie coś, co od dawna chciałem ci podarować. Do usłyszenia, V. O! To co tu mamy? Wi, moje dziecko, twoje dokonania sprawiły, że ludzie wymawiają twoje imię z uznaniem. To nagroda, ale i zobowiązanie. Pamiętaj o tym i pracuj dalej. Mam dla ciebie kontrakty od poważnych klientów. Super. Dobra, czy ja tu gdzieś mam jakiś szybki teleport? Na mapce sobie zobaczymy. Mamy tu niebo w budynku i tutaj po prawej stronie, tam gdzie żem był. Dobra, spróbujemy tu gdzieś poszukać tego. Może gdzieś znajdę. Dobra, kontrola. Aha, za mną. O, to się gdzieś tam. Wejdziemy gdzieś tu. Wolontanie na tych dwóch, które jest. Ale tu powinno być dość sporo teleportów. O, nawet widzę już jeden. Gdzieś się tam przeniesiemy. Dobra, ja mam się przenieść. A, tu nawet. Fajna sprawa przynajmniej. Dużo się czasu zaoszczędza. Co mnie tu czeka? Militech ma nowy radar mobilny na granicy. To niedobrze dla przemytu, to niedobrze dla Aldecaldos, to niedobrze dla mnie. Chcę się dowiedzieć, jak działa ten sprzęt, a żeby się dowiedzieć, muszę go mieć. Zdobądź radar, dobrze zapłacę. W załączniku więcej info.
Okej. Okay. Kolejna kradzież, widzę. Co my tu mamy? Celu. Kradnij mobilną stację radio lokacyjną. Model P9P. Wróć. Model P9D łamane na 2.161. Lokalizacja baza Militechu. O, no to tu już coś czuję, że może być grubo. Mimo wszystko. Tu się już może dziać. Jeszcze nie powiem. Co my tu mamy? Co to jest? Ujawnienie interfejsu. To mnie nie interesuje. Tu jest jeden gość. Drugi gość. Kolejnych trzech. Nie jestem teraz ich w stanie. Tryb asysty. Możemy to zrobić. Okej, mam za kolejnego. Dobra. Uważajcie, gdzieś tu jest. Dobra, co jeszcze mnie nie zauważyli, nie wykryli? Dobra. A mój, bo w tym budynku mam ten radar cały. Mógłby się tu jakoś dostać. Spróbujmy w ten sposób. Zobaczymy, na ile dam radę. Okej. Czy tu jest jakaś możliwość się dostania od tyłu? Okej, tu jest też tryb asysty. Dobra, zabiję go? Niewiele mu życia zostało. Już jest po wszystkim. Zabity? Tak, już jest walka. Co jest grane? Wow. No. A ten skąd się tu wziął? Oj. Teraz roboty widzę. O. Niedobrze, bardzo niedobrze. Ile ich tu jest? Warcie. Muszę się wycofać i to daleko. Nie mogą mnie dorwać. Schowajmy się może tutaj za tym. Zanim się nie uleczymy.
Sięga ta broń w ogóle? Przełaź, cholero, jedna. Idziemy sobie tędy spokojnie. Dobra, nie ma go. Czyli ta broń jednak ma jakiś zasięg swój. Do strzału. Życie mi się już odnowiło, praktycznie. Nikogo widzę nie ma. Mam nadzieję, że to wsparcie jakieś nie przyjedzie. No to byłby problem. Dobra, tu się jestem. Jak oni mi widzą niby? Ja się pytam. Dobra, czyli wiem, że tam ktoś jest. Co ty my mamy? Z czerwonego. Otworzyć ogień! Otwieram ogień! Wow. Za mało tych pestek jest na jednym tym. Cholera jasna, no. Naprzód! To by się spodziewało! Ale się stało! Aha. Jeszcze tu są, widzę. Nieźle, nie powiem. Dolary możemy zabrać. To też. Nie macie. Ja jeszcze się do budynku nie dostałem. O, to możemy zrobić te pasysty. A? Tak się znajdziemy. Co za sobą? Kuźwa, to jest jakiś mocarz. A tam się nie dostanę chyba na górę. Czemu te działko do niego nie strzela, ja się pytam. No dobra. Nikogo. Okej. Mogę chyba na górę wejść, ale ja na górę chyba nie potrzebuję. A, ja tu muszę wejść. Dobra, coś mi widziało. Nie widzieć tylko co. To jest ten ów mobilny radar. Wow. Dostarcz radar do garażu Dakoty. No dobra, lecimy. Chyba oczywiście.
Muszę uciec! Ła! Będzie łatwo i przyjemnie. Wow, jedź. Dobra. A, i tu muszę tylko dostarczyć, to w sumie nie tak daleko. Z pojazdu. Spotka się. Aha, dobra. Bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Moi ludzie już rozpracowują ten radar. Militech czeka przykra niespodzianka. Kontrakt uważam za zamknięty, kasa już do ciebie leci. No i tu już jest zadanie takie ciekawsze, dłuższe, wymagające. Także super. Dobra, może coś, jakieś jeszcze zadanie od niej się dostanie. Choć tu widzę braki. Może ona gdzieś się przeniosła. O, nie widzę tutaj. Tu jest kto? Tu jest ta. Tu mamy zadanie kolejne. Tu jest kto? Nie, tutaj to ja nie chcę. Temu już wszystko wykonaliśmy. Tu też jest wszystko. O kurde. Jak to jest? Dobra. Tu widzę trochę z tych zadań, także cóż. 5 z 8. Dobra, to dla niej wykonamy. To jest 6, 7 i 8 póki co nie widzę. No dobra. Czyli lecimy na to zadanie. I tu po kolei będzie dobrze. Zwiemy sobie pojazd. Pojazd. No. Gdzie mój pojazd? A tu jest. Środek transportu. Stacji bodajże będzie teleportacja możliwa. Tak, dobra, przy przystanku. Okej. Dobra, ja chcę jechać w to miejsce. Mamy 125 metrów. No gdzie jedziesz? Ciulu, jeden. Co ty sobie myślisz? Ja sobie nic nie myślę. Mój netrunner przestał się odzywać, chociaż wyraźnie mu poleciłem, żeby się ze mną skontaktował. Nie śmiałby zignorować wytycznych, coś mu
miało się stać. Zapoznaj się ze szczegółami i załatw to szybko. Jest mi potrzebne. A, to widzę jakaś chińska chyba dzielnica. Dobra, co my tu mamy? Tym razem ratunek, odnaleźć Netranera, informacje. Lat 67, stały współpracownik. Restauracja przy Crescent Street. Okej, okay. Jak on wygląda? W ten sposób. No dobra. Na razie to jest lekko bardziej spokojnie jest. Niesamowity długi wrzask. Może ktoś w kuchni wsadził łapę do oleju. Aha. Brzmiało głucho, jakby z piwnicy. Przyszłaś tu na kluski z kaczką, czy wywoływać duchy? Dobra. Czyli chyba raczej go porwali. Aha. Chcę pułapki. Tryb sojusznika. Czyli teoretycznie jak oni będą schodzić, to im wybuchnie. Dobra. Ależ tu ciemnica. Ja pierdziu. Co to jest? Punkt dostępu. Jakoś go widzę. Wszystko okej? Okay? To chyba twoja zguba. Każdy Netrunner tak kończy, wysmażony w jakimś lodzie. Ten chyba jeszcze trochę żyje. Sprawdź, co się stało z Changihan Nanem. Okej. Okay. Nie no, no, na dole mam iść. Ewidentnie. Ale ja tu z nim nic nie mam. Wypoczone. Widzę, że zaczynasz się dobierać do tego kontenera Kang Tao. Nie miałeś na mnie, kurwa, przypadkiem poczekać? Okej. Okay. Poradzę sobie. Kurwa, ty jebany popaprańcu. Chcesz coś udowodnić? Stara gwardia się nie poddaje. Dzisiaj już takich nie robią. Za moich czasów było inaczej. Bla, bla, bla. Powiedz chociaż, że udajesz... Użyjesz tej drzazgi, co ci przesłałem. Bez tego wysmaży ci mózg na twardo. Okej. Okay. No kurwa, bez kitu. Nawet się nie wygłupiaj, stary pierdzielu. O. No dobra, kontener Kang Tao. Nowy pilne. Będziesz mi gdzieś potrzebny, dostałeś moją wiadomość, co się dzieje. No dobra. Podążaj za śladami. Śladami, tylko ktoś powie, tam jest widzę drzazga. Ja się nie przycisnę. Contract info, dobra. Podążaj za śladami. Żeby tu kuźwa jeszcze cokolwiek widział. Jest ciemnica. Jest ten sam komputer? Chyba tak. Tak, to jest ten sam. Ja nie cierpię takich ciemnych lokacji. Kompletnie nic nie widzę i nie wiem, o co biega. Moment, może trzeba tutaj się dostać. Ech.
Dobra, 7A. To nie będzie to. 55. 55. To. 7A. 1C. 1C, BD. BD. Nie, to ani tu nie ma. Dobra. Pistola. Czy coś mi dało? Chyba nic. W zasadzie. Co ja tu mogę znaleźć za ślady? Tu coś widzę jest. Jak tu się dostać? Pierdziele. Mam jakąś latarkę w ogóle? Moment. Zadanie, którego coś czuję, że nie przejdę. Jest, granaty. A. Nic ciekawego. Real water. Da. Ale tamto mi coś nie daje spokoju. Żebym ja tu coś widział. Moment, tu coś widzę jest. Tryb sojuszniczy. Użyj siły. Jakieś światło, coś. Pierdziele. Tu są drzwi. Tu są te elementy. Że ja widzę po omacku wszystko. Użyj siły. To dużo siły trzeba. Tutaj wejść. Tu. Otwórz. No dobra. Żeby tędy wejść. Tryb sojusznika. Okej. Co dalej? Faktycznie nic nie widzę. A, tam widzę kogoś. No dobra, nie widzę. Jakaś drzazga. Kolejna drzazga. Jeszcze chwilę. Zaraz. Nie. Pobudka. Zajmij chwilę. Okej. Nie wiem, jak długo tu siedziałem, ale umieram z głodu. Masz szczęście, na górze jest restauracja. Wiem. Czułem cały czas te zapachy do zwariowania. Czyli byłeś przytomny? Częściowo. Hibernowałem jak niedźwiedź. Raz, co? Widzę, że ci się nie śpieszy. To ty zapalałeś światła? Tak. Byłem gotowy na zabawę dwa razy na tak, raz na nie, ale dałeś radę bez tego. Dobra robota. Co za
Wiesz, co jest w tym kontenerze? Chcesz sprawdzić? Uwielbiam młodych ludzi z inicjatywą. Może to nie jest najlepszy pomysł. Szybko się uczysz. Pewnie domyślasz się, kto mnie przysłał. Chyba Kako. Ona zawsze szuka pretekstu, żeby mnie ściągnąć do siebie na kolację. A ty musisz kiedyś mnie odwiedzić. Pokażę ci trochę przydatnych trików. Ty mnie? Przed chwilą uratowałem ci tyłek. Nie ma ryzyka, nie ma nauki. Ale nie zawsze musisz wszystkiego próbować sam. Dzięki. Zastanowię się. Dobra, i opuść teren. Ci kuźwa bawił ze mną w kotka i myszkę, widzę. Ale i tak się jakoś udało. Aha, czy ja... Czyli tędy tutaj zszedłem. I się dostałem tu. Okej. Okay. Też coś. Teraz tak, jak tu się wychodzi? Jak tu się wychodzi? Jakoś tędy? A, tam się wychodzi. Wam opowiedział mi, jak sobie poradziłeś. Dobra robota. Wykonana zgodnie z tym, czego od ciebie wymagałam. Zamykam kontrakt. Kontrakt to kuźwa jest jakiś ten. Próba. Jakaś próba po prostu. Poradzenia sobie w sytuacji. O, tego się nie spodziewałem w sumie. Dobra, co my tu dalej mamy? Za jakieś zadanie. Jesteśmy tu. Tu w sumie mamy blisko. I tu pojedziemy. Dobra. Ile to jest? Jaki to jest dystans? Gdzie ten znacznik? 750 metrów. Dobra, to 750 metrów to nie jest aż tak daleko. Trochę ryzykuję, ale zobaczymy. Może Dlina mnie nie zobaczy. A jednak. Też nie, to chyba nie były gliny. Prawą stronę. Lewą. Nawet nie próbuj. Teraz tak. Będzie w prawo. Nie, dobra, jesteśmy na miejscu. Kochany, mam dla ciebie tak jakby zlecenie ze zagrobu. Trenerka co prawda jeszcze żyje, ale to kwestia czasu albo twojej decyzji. Amber jest uwięziona w sieci. Jeśli się odłączy, zabiją ją Tiger Claws, którzy czatują na nią, jak nie przymierzając jakieś serpy. Jeśli nie trenerka się nie odłączy i to szybko, wysmażę sobie synapsy. Liczę na ciebie. Sprawdź załącznik. Ja pierdzielę. Aha, tak wygląda. To już też jest cenna informacja. Uratować Netrunnerkę przed Tiger's Claws. Nazwisko nieznane na 24. Dobra, spróbujemy. Tędy chyba było wejście. Nie było też. Tędy. Aha, dwa motory. To co, mam się wyprowadzić, bo tygrysy zajęły pierwszy. A? Co oni tam robią? Po prostu siedź cicho i się nie wychylaj. Sądzę. Znajdź. Okej. Wszystko jasne.
Kurde, każdy leczy. Aj. Zrobimy tak. To. A tu to. Sądzę, że ich więcej tu nie ma. Nęty się przydadzą. Chyba tam jest jeden. A nawet dwóch. Trzeba znaleźć sposób, by bezpiecznie odłączyć. Okej. Weź środki chłodzące z łazienki. Co? Weźmiemy to chociaż. Substancje chłodzące. Okej. Ale takie perfidne podpowiedzi. Odłącz. No dobra, z chęcią bym odłączył, tylko gdzie się to robi? Czy to tu odłączył użytkownika? Słaba animacja. Do samochodu od Fixera. Zabierz samochodu Fixera. Że tamtych zabijałem. Mam nadzieję, że nikogo więcej nie będzie. Niżej? Chociaż mi tam znacznik mam, widzę wyżej. Nie, nie możesz. Co nie mogę? Kuźwa mać. Tu mi każe wyjść. Tędy. Cholera jasna z tymi motorami. 35 metrów w tamtą stronę. No dobra. Okay, i tędy przejść, więc niestety nie mogę. Obawiam się, że tu jeszcze ktoś będzie niestety. Tak jak tam jedna osoba stała, tak samo i tu może być. Się co, przewróciła? Okej. Okay. Pewnie tędy mogę wyjść z budynku. Dobra. Umieściało. Okej. Spisałeś się, kochany, brawo.
Jak to się mówi, będziemy w kontakcie. Kontrakt zamknięty. No dobra, zadanie wykonane. Zobaczmy, co my tu mamy jako kolejne możliwości. Tu coś mamy, sabotaż. O, i w ogóle tu jest... Aha, to jest od tego zapewne. A od niej na razie póki co nie widzę nic. Jestem tu. Bym się przeniósł gdzieś może w te strony. Tu mamy dwa zadania niedaleko siebie. Więc może tak, tu. Tu mam... Dobrze, moje dziecko, widzę, że traktujesz swoją pracę poważnie, doceniam to, zresztą nie tylko ja. Czekają na ciebie kontrakty dostępne tylko dla najlepszych. Gratulacje. Okej. Okay. Czyli to jest chyba to ostatnie zadanie w sumie. Zobaczmy, może już się pojawiło nawet. Tu jest od niej. To jest ona. To jest ta dzielnica. Ja co nie widzę nic. To mam po lewej stronie. Tam bardziej. Szkoda, że na tej minimapce też nie ma zaznaczonych. Co tu się wydarzyło? Ciekawe. Dobra, tam widzę. Wow. Dobra, kolejny teleport. I mam się tu tej przedostać. Dobra, lecimy tu. Żeby za daleko nie biec, to sobie tym razem... A, może ten? No dobra. I mamy... Nawet nie potrzebowałem tego w sumie. Ale... Nie, zaraz, chwila. To jest... Jakby mi każe jechać w ogóle. Okej. Hej V, co porabiasz? Bo jeśli nie masz innych planów, to mam tu dla ciebie małe zlecenie. Klasyka. Trzeba wejść na teren korporacyjny i podłożyć pluskwę. Więcej info w załączniku. Samochód dostawczy. No dobra. To tak. Jeden ochroniarz. Drugi. Wyłącz. Tu. Co to jest? Okej, okay, kolejna osoba. No to by fajnie było wejść, ale tu się chyba nie da. Zobaczmy dalej, co my tu mamy. Nie wiem, gdzie ten samochód się znajduje, ale zaraz. A, chyba to jest ten budynek, też jest ich. Wrażenie. To pytanie, to na ten budynek wejść. Dobra, spróbujemy. Zielone światło. Okej. Prędzej czy później się zorientuje i ci wpierdoli. Wierzysz w to? Liam to popychadło. Tak by
No dobra. Można powiedzieć, że jesteśmy już na terenie. No tu mamy. Dostawczy. Podejrzewam, że chodzi o to. Jezus Maria. To on musi mi tak wariować. Tak, to na pewno chodzi o ten pojazd. Co my tu mamy? Perforacja. Okej. Czy to zrobić po cichu, czy też nie? A raczej nie. Dobra. Stańmy. Teraz tak. Co tu mamy? Tu mamy śmietnik do wrzucenia. Dobra. A, tu jeszcze jeden gościu jest. Nie widziałeś mnie. W żadnym wypadku mnie nie widziałeś. Teraz tak, czy to mi coś daje? (Śmiech) 55, 7A, 1C. To jest 1C i BD. Jest tu, 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 tu. O, nawet dwa naraz zrobiłem. BD 55, 7A. Wow! Aj, już dureń. Otworzyć ogień! Ognia! Kurwa mać, no. Co za... Nie lubię tej funkcji. To kuźwa nie pomaga, tylko przeszkadza czasami. W dużej mierze. Człowiek przytrzymuje klawisz albo dłużej coś i... Trafiłem cel! Nawet mnie nie powinni dosięgnąć. Garści padają! Słuchaj, osło! Z głową! Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? O! Gdzieś... Że co? Przegrupować się! Dobrze, że tam uciekłeś. No zaraz walczę! No dobra. A dlaczego mi każe tam iść? Ja się pytam. Teddy? To ja. Ty jesteś Teddy? Teddy, wsiadaj! Wszystko ci opowiem. Ten pojazd to się nadaje do jazdy? Napierdzielę. Dobra, Teddy. Co jest grane? Widzisz parking? Tam, po lewej. Należy do Kentucky. Mam cynk, że w środku trzymają specjalny transport. Specjalny? Dla Six Streetów. Okej, okay, Kendachi ma coś dla gangu. I co z tego? Co z tego? Jezu, w jakim świecie ty żyjesz? Posłuchaj. Z jednej strony patriotyczny gang, prawdziwa sól tej ziemi, bigoci, uzbrojeni szaleńcy. Z drugiej strony Kendachi. Czysta superkorporacja, ideowo i rasowo. Brudny deal między nimi? To jest materiał. Chyba coś czuję, że się pospieszyłem.
Chodzi o reportaż? To będzie prawdziwa bomba. A wiesz, kto na tym zyska najbardziej? Nie mam pojęcia. Jeśli materiał wyjdzie, opinia publiczna. Jeśli tylko posłuży do szantażu, to News 54. A jeśli nie, to tak czy siak ja. Wszystko jasne. Chcesz skandalu. Chcę prawdy, nawet jeśli jest brutalna. Prawdy i wierszówki. Kurde, jak te okulary się trzymają jego nosa. On tam ma jakieś... no nie wiem. Okej, to co mam zrobić? Wejdź do garażu. Zamontuj ten tracker pod ciężarówką. Uważaj na kamerę i nie daj się nagrać. Okej. Ratujesz moją karierę. Jesteś wojownikiem prawdy. Wiesz coś o zabezpieczeniach na tym parkingu? No, lubię cię. Chcesz konkretów. Teddy daje ci konkrety. Mówię jak jest. Dwie kamery, 5 strażników, a kolejnych 3 siedzi na zapleczu. Zrzedła ci mina, co? No, nie będzie łatwo, to prawda. Aha, no i lepiej, żeby cię nie nagrali, co nie? Jasne. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra, więc strażników już nie ma. Kamera jedna jest unieszkodliwiona, a druga nie wiem. Dobra, na mnie pora. Bądź jak ninja i uważaj na kamery ochrony, dobra? Mnie kochają, ciebie nie. Będziemy w kontakcie. To chyba już dość długo stoi. Samochód się zapadł. To wystarczy. Podłącz się. Zużyj. Co my tu mamy? Podejrzany typ. Wokół budynku kręci się jakiś podejrzany typ. Wlazł na parking i robił zdjęcia. Kiedy go zaczepiłem, wskoczył do auta i odjechał z Polskiem opon. To nie wróży niczego dobrego. Miejcie oczy dookoła głowy. Okej, czyli już o nim wiedzą. To... cisza. No dobra. FF7A FFF. FF. Kolejne. To nie za bardzo jest. 1C. FF. FF. 7A. No i FF już nie ma. Alleluja. 1C też nie ma. Dobra. Zainstaluj pluskwę. Aha, tam mam zainstalować pluskwę. Dobra. Użyj siły. Dobra, czyli tędy trzeba iść. Kamera to jest... sojusznicza. Kerry, Jurodaj, powrócił na scenę! Mówię całkiem serio. U, tam ktoś jeszcze jest. Super mega kociakami z Asgard! Zainstaluj plus. To będzie dobry dzień. Co to za jeden? Dobra. Nie wiem, dlaczego tyłem stoi, ale mało mnie to interesuje. Wychodzimy.
Robota wykonana. Teddy może się teraz dobrać Kendachi do dupy, ale... Ten... No nie postarałeś się, V. Smuteczek. Zamykam kontrakt. Ale masz u mnie mały minus. O co mu chodzi? Jak to się nie postarałeś? W sensie co, że na początku wszystkich kupiłem? A, czekajcie. Czy tu była kamera? Nie gadaj. Ja pierdzielę. Tej kamery nie widziałem. Dupę mać. No tak. Fantastyk. Okej. Kolejne zadanie jest tu. Więc lecimy też tu. Ale mówię, tamtej kamerki nie widziałem. Trudno. No, gdzie jest taksówka moja? Halo? Taksi? Widzę, że... taksówki w tym mieście to ciężko działają. Ja mam gdzie? A, tam. Dobra, to idziemy na górę. Chyba, że dlatego, że ja tu motorem przyjechałem. W sumie on jest niedaleko. Okej, to by wyjaśniało sprawę. Kuźwa, tak skręt to ma koszmarny. Jakoś. Kolejka, gdzie jest? Tu się dostać. Tu. Może mi tędy. W taki sposób. Dobra, spróbujemy, tak jak każe mi GPS. Wiesz, naprawdę nie wiem, o co mu chodzi. Stąd? What? GPS zgłupiał. Słowo daję. Ja wyprawiam. Tu chyba musi być jakiś gwiazd. Pewnie. Pierdziele. Myślają. Hej, V. Jest robota. Poważna. Więc potrzebuję do niej kogoś poważnego. Trzeba wejść na teren Sixth Streetów i wgrać wirusa na ich sprzęt. Liczę na ciebie. A, jeszcze jedno. Jeśli przy okazji uda ci się zdjąć Luciusa Torana i ich speca od technicznych spraw, to będzie miło. Szczegóły w załączniku. Oczywiście załączniki przeglądam. To pewnie jest ten gościu. No dobra. A, sabot. Aż. No dobra. Teraz mi amunicji wcale. Może by tak. Aha, to są oni. Dobra. Czyli ich tu nie ma.
ma przypadkiem więcej? Chyba nie. Robi się go! Drugi raz dziś! Okej. Nie! No nie! Uciekajcie. O nie! Nie! Którym piętro w ogóle jedziemy? Szybka ta winda, widzę. Zapierdziela. 19 piętro, dobra. Jak za starych dobrych czasów! No dobra. Ciekawe miejsce, nie powiem. Przygwoździć go! Sztaren się tutaj ukrył, to w ogóle już... Z tej strony. O! No to się bawimy, gwiazda! A! No się bawimy, bawimy. A? Co? Widzę, jak jest szybcy. Moment, czy ja tu jestem w stanie zamknąć te drzwi? Znów cholerne, ciemne lokacje. Ja pierdzielę. Łapie za strzelbę! Okej. Asysty. No, zejdźcie tu. Może te działko mi pomoże.
jeszcze chcesz wnuszkę dostać? A, coś można sobie wziąć. Przeciwbólowych na to nie starczy! Zmówisz? Pokażę ci, jak to się robi! Módl się, żebym cię nie znalazł! No, ja bardzo chcę, żebyś mnie znalazł. Dobra. Co za działko? A, to pewnie zasłania. Dobra. Nie ma co się z nimi caskać. Łapię cię i potestuję na tobie! Coś jeszcze chcesz protestować? Za Federację! Myślę, że go nie trafię. Nic nie ma. Kamera out. Komputer. Instalujemy. Też to działko widzę nie zadziałało w stosunku na mnie. Tego też nie ma. Tędy można wyjść. Okej. Dobra, czy to jest tędy? Wyjście, spoko. Okej. Nie, to będzie proste też. Chyba, że ktoś będzie tam na mnie czekać. Pokrywa 330% dziennego. Opuść kryjówkę. Spoko. Zanim znów zacznę odpierdalać na moim terenie. A ta akcja z Luciusem Toranem? Czyste złoto. Zamykam kontrakt. Nawet nie wiem, czy go zabiłem. Unieszkodliwiłem. Dobra. Tego nie biorę. A, zaraz. Idź do skrytki. Okej. Okay. Do skrytki powiadasz. Tutaj jest. Dobra. Nagrody odebrane. I kolejne. Jeszcze może z jedno do dwóch zadań się tutaj uda uzyskać. Kudej, na nią czekam. Co my tu jeszcze mamy? Tu coś jest. Mamy 5 z 11 u niego. Awakako. Gdzie ona tu jest? Tu jest? Tu jest. To jest te zadanie. Dobra, lecimy po nie. Czyli tu będzie trzeba.
I tutaj gdzieś. Dobra. Kino samochodowe, okej. Okay. To miejsce jest znane. Gdzie jest auto? Tu jest auto, dobra. Dobra, więc podjeżdżamy. Wow. Ale że mi się odbił. Potrzebuję kogoś do cichej roboty. Chodzi o założenie pluskwy na pilnie strzeżonym terenie. Szczegóły w załączniku. Ojej, cicha robota to chyba nie u mnie. Sabotaż. Założenie podsłuchu. Świątynia przy tym. Człowiek nie powinien schodzić. Dobra, szef Tiger's Club taki kazał. Myśli, że jest cwany. Myśli, że nie dowiem się, że dogadał się z mnichami ze świątyni. Przekażę ci pluskwę. Możesz po cichu wejść do świątyni i umieścić się w najświętszym ze świętych miejsc. Pod samym Goshin Toi. Bierz się do pracy i nie waż się mnie zawieść. Nie obiecuję, że będzie po cichu. Przedostań się nieuzauważony. Aha, jest to opcjonalne. Dobra. W sumie okej. Okay. Gdzie to ja mam iść? Tiger Claw, jeden. No. Kurde. Czemu nie mogę ich zaznaczyć? Tego mogę. Tego nie za bardzo. Spróbujemy to po cichu, chociaż, no mówię, to będzie ciężkie. Nie dostanę. Tu? Nie za bardzo. To chyba tak się nie za bardzo dostać można. Jakiś maszt. Wszystko takie są wysokimi murami otoczone. To trzeba jakoś inaczej się dostać. Ale oni mnie wkurwiają, przewierańcy darmozjady. Jeszcze mówią innym, jak żyć. Nosa zadzierają. A oni sami? Co przeżyć? Ani kariery, ani dzieci, żadnych osiągnięć. Nic ci się w życiu nie udało, zostań mnichem. Nie przesadzaj, niektórzy naprawdę pomagają ludziom. Gówno tam, hipokryci pieprzeni. Tyle gadają o tym, że augmentacja zła, że technologia zła. A rozejrzyj się, co widzisz? No, oświeć mnie. Maszyny! Maszyny na prąd i to w samej świątyni. Mówię ci, hipokryci! Stary, ile w tobie jest pasji? Może sam powinieneś wstąpić do zakonu? A, pal się. No to za jakieś... igły tu. Ja pierdzielę. Nie tym tonem, okej? Okay? Spokojnie, tylko żartowałem. A wyglądam ci na rozbawioną? Kolejny. Dobra. Gdzie mam się udać? Chyba tam. Coś mi się wydaje.
Zobacz. Będzie dla ciebie? Może stempelki do Gosiu Inciu. Albo o mamę. Jeszcze się zastanawiam. To co to takiego? Dobra, czyli tu. Okej. Okay. Możemy tak pójść sobie tu. Aha, i tam też jest. No dobra. Wołaj przeciążenie. Kamera. Ja pierdolę. No chodź, cwaniaku, sprawdźmy się. Co to? Gorzej, że tych nie mam jak ten. Oderwać stamtąd. To jest główny klucz. Nie mam na to czasu! Dawaj! O! Kurze jeszcze jest. A. Ciekawe. Darka, Jezu. O, i tu jest jeszcze jeden. Odwróć uwagę. A broń! Uciekać! Dobra. Co dalej można zrobić niby? Nie rozumiem tego. Tych nie jestem w stanie wyrwać. No dobra. Teraz się dopiero zacznie. Słuchaj, skoczę do sklepu i zaraz... Wskazy. Okej. Tutaj trzech, a ja mam podłożyć, że dostań się do antenu. Cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to znaczy. Czy ja przypadkiem nie tutaj mam dorwać się? Moment, dobra, ryzykujemy, bo nie ma co tu innych wyborów. Nie widziałeś mnie. Mm-hmm.
ciekawe jest to, że... Że oni tu widzą do tyłu. Nie? Rozmontuj. Okej. Ja ten posłuch mam w końcu to licha podłożyć. Że ja tu się muszę dostać. O, otóż to. Nie dobrze. Odwróć uwagi. Święte miejsce, tu się nie pali. Luz, jak już kończę. Mów co chcesz. Nie powinno. Chyba ten tu iść zejdzie. Nie będzie, to tylko tymczasowa sytuacja. Słyszałeś przecież. No, słyszałem. Ale nie wierzę. Jak raz się wpuści Tigersów, to już sam nie wiem. Tam. Idziemy tu. No to się bawimy! No cóż, no dobra. A ja mam tu i tak miałem się dostać. Kamera mnie zdradziła. Dobre. To nie jest kurwa dobrze! Weszli na ten dach, więc ja też powinienem móc. Ja może tutaj zobaczę. Tutaj nic nie ma. Tu też nic nie ma. Żadnych schodów. To jest w ogóle dziwne. A, tu trzeba użyć siły, dobra. Dobra,
przede mną, z tego co widzę. Moment, jak ja tutaj wskoczę. Jak wyjdziesz tam, to nie będzie to. Moment, musisz się jakoś dać. Tak. Gdzie się kisisz, tchórzu? Nie da rady? Naprawdę? Bez sensu. O, dobra, ja tego widzę tam. Jak wyjdziesz sam, to nie będzie torku. Powiedz mi... Dobra, padł. Dobra, chyba trzeba normalnie frontem wyjść. Co ty tam opowiadasz? Dobra. Jego możemy przejrzeć. Co tu ma? Nie, nie potrzebuję. To sobie wezmę. I co, to jest tyle? W sumie bym był... Cholerne kamery. Dobra. Naliczone, zaliczone. Samochód? O, mordę jeża. Czemu takie korki tu są? Miało być po cichu, nie było po cichu. Całe miasto słyszało, że w świątyni była afera. Twoje wynagrodzenie to odzwierciedli, czym zamykam kontrakt. Mało braki. Okej. Okay. Zobaczmy. Tu widzę, nadal nic nie ma. Ale zaraz, chwila. Może to w ten sposób trzeba zrobić. Przewiń czas. Gdzieś dotąd. A to co? Kurwa, to naprawdę było takie trudne. Miałeś tylko dostarczyć jebaną furę do... Tigersów, a nie kombinować. Ten głupi chujek był zamknięty w bagażniku. Możesz mi powiedzieć, jakim cudem udało mu się uciec? To była moja ostatnia szansa. Teraz już nie będę mieć życia z tym w tym mieście, żebyś kurwa zdechł, jebany skurwysynu. Sergej Karasi... Nie mam... Nie pamiętam, o co chodzi. A, to jest jedna rzecz. Zobaczmy, czy tu się coś pojawiło. Nadal nic. Dobra, spróbuję jeszcze raz przewinąć czas do tego samego momentu. Czasem potrzeba kilka dób. Jak nic nie będzie, a nic nie ma. Dobra, to ostatnie tutaj zadanko zrobię. To jest 8 na 8. Dobra, to.
to być już ostatnie. Kochany, Westbrook nie ma już przed tobą tajemnic, a ja nie mam dla ciebie kontraktów. Twoje imię zostało coś... Twoje imię zaczęło coś znaczyć. Brawo, przekazuję w twoje ręce broń, która uświetni tę chwilę. Prezent czeka na w twoim schowku do zobaczenia V. Kurde, gdzie ten mój schowek jest niby? Schowek. Dobra, chyba wiem, to chyba chodzi o ten dom, o mieszkanie w bloku. Mam wrażenie. Będzie Ronto. A, myślałem, że przez nie przejadę, tak? A chociaż, czemu by nie? Kto powiedział, że trzeba Ronda pokonywać dookoła? Bo tu się do mnie dodzwoni. Roach. Cześć. Klient, właściwie to po prostu syn Nancy. Chce odzyskać coś, co zgubił. Tak. Chodzi o syna tej samej Nancy, która grała na klawiszach w Samuraju. I jeszcze jedno. Jeśli przy okazji uda ci się odzyskać auto tego Gamonia, to będzie miło. To co? Pomożesz? Szczegóły w załączniku. Oczywiście. Czyli tak. Odzyskanie własności, cel unikatowe, nagranie zespołu Samuraj. Parking przy... Okej. Okay. Aha, dobra. Czy musimy się jakoś inaczej dostać? Na pewno musi być to inne wejście. To. Tam się nie dostanę. To się nie ustali. Okej. No, podobno załatwił wszystko legitnie. Ma na ten tak. Raz, dwa, trzy. Serio? Bez jakiej? Wyłącz. Dostań się na parking. Jesteśmy. Odszukaj nagranie zespołu Samuraj. Uświat, wszędzie siły potrzeba. Pierdolę. Na pewno chcesz się dowiedzieć? Dobrze się zastanów. Czego ty chcesz, co? Dobra, nie ma co. Jak to w stylu Roach trzeba palić. Wyłączymy.
tego trzeba wypalić. Kurwa mać! Wszystkich nas pomorduje! Łapie za strzelbę! O! Odduby go! Kuźwa! Co to za jakieś wypalanie? No tu już nie będzie. Miękkiej gry. Kuźwa. Zmieniam magazynek! Dobra. Wyłaź, kurwo! Zabiłem, kurwę! Nie! Dobra. A, możemy wziąć? Wow. Cię to nie interesuje. Pamiętam ten koncert. Tak sobie zdarłem gardło, że przez tydzień nie mogłem mówić. To musiało być coś. Koncert? Nie, jak bity tydzień się nie mądrzyłeś. Dobrze mu to gadał. Ło! Ja pierdzielę, co za fura. O, w mordę jeża. Zajebista. Jakiś elektryk chyba. No dobra, ale furka fajna, zajebista. Oczywiście mam go nie rozwalić. Zobaczmy, jak on w środku wygląda. Ło, kuźwa. Futurystycznie, ale ładnie, piękna. Wo. Zakręt mam niezły. Promień skrętu. Gdzieś mógł tutaj iść. Podczas nagranie klientowi. Dobra, to muszę chyba na górę wejść. Także idziemy. Mam twoje taśmy. Witamy. Typie, jakie znowu taśmy? Samuraja. No wiesz, te, które zleciłeś mi odzyskać. A te. Od razu trzeba było mówić. No super, super. A ten. A auto też masz? Z matką ci się naprawdę nie układa? Wiesz, że ja nawet nie pamiętam, kiedy ostatnim razem powiedziałem do niej mamy. Nawet dla mnie to bez Isis. Nie matka, nie Nancy. Nieprzemijalna, jedyna w swoim rodzaju bez Isis. Kurwa. Jesteś zjarany? A co, nie wolno? Ty wiesz, jaki to jest ciężar mieć sławną matkę?
Nie wiesz, kurwa. Nikt nie wie. No, może Yorinobu. Zaparkowany na dole. Kluczyki są w stacyjce. Ej, to zajebiście. Powiem więcej, mega zajebiście. Dzięki, chłopie. Nie zapomnę ci tego. No dobra. Na pewno pożegnanie. Ja poproszę. Że ja to chyba się... To weźmy. Poczwierć. Skąd to? Robota wykonana. Klient zadowolony, bo dostał nie tylko nagranie, ale też auto. Dobrze. Zadowolony klient to zadowolony fixer. Ty też będziesz zadowolony. Zamykam kontrakt i robię przelew. No i super, dobra. Jeszcze jedno, w najbliższej skrytce czeka dodatkowa nagroda. Okej. Dobra, idziemy. Ładna okolica w sumie. Masz coś do mnie? Nie mam. Kościół. Jest jakaś kolejka tu jest w ogóle. Co ja dostałem? Nie mam pojęcia. No dobra. Punkty doświadczenia. Kasa. No dobra. Dobra, dzięki wam za dzisiaj. Troszeczkę dłuższy odcinek niż standardowo. Trochę zadań się wykonało, tych kontraktów. No i trochę jeszcze zostało, pewnie że jeden odcinek jeszcze z tymi kontraktami. Już później zaczniemy wykonywać misje docelowe. Także mam nadzieję, że już niedużo odcinków zostało, żeby zakończyć całą tę serię. Dobra. Dzięki za wszystko, za oglądalność, za jakieś komentarze, lajki i tak dalej, bo to pomaga kanałowi, jak wiadomo. I trzymajcie się. Do następnego. Hej. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head, wondering.